witam serdecznie na wernisażu czwartego artystycznego konkursu imienia Marii Grucy śladami wielkich mistrzów w Skawinie. W tym roku, jak widzicie, elementem przewodnim są góry, ponieważ rok, który mija, był poświęcony Stanisławowi Moniuszce. Co góra nam duszy gra? Posłużę się powiedzonkiem znanego malarza. Nieprofesjonalisty, zwanego celnikiem Henri Rousseau, który powiedział tak. Obraz zaczyna się w duszy. I te prace, które widzą Państwo na prawo, na lewo, one zaczynają się w duszy. Stanisław Moniuszko urodził się z pewnym defektem, który uniemożliwił mu wstąpienie w szeregi powstańców i w czasie zrywów powstańczych, w czasie okupowanej Polski, niestety nie mógł mieczem walczyć o wolność ojczyzny. Zrobił to znakomicie w inny sposób. I tak jak góralom w duszy gra, to myślę i nam wszystkim, nam jurorom, osobom, które zawiadują samymi autorami prac, czyli naszymi artystami, sami artyści. U nich w duszy i sercu na pewno gra najbardziej. Tylko człowiek, który choruje, nie jest w stanie o siebie zawalczyć, pokazać tego, co potrafi odkryć, a czasem nawet, czego jesteśmy często my, terapeuci, świadkami, nawet nie jest świadomy tego, że talent posiada. Patronką naszego konkursu od początku to Maria Gruca, Skawinianą znana doskonale Marysia, która odeszła od nas 4 lata temu, która kochała malować góry. Ale kim byłby Janosik bez... Zaczniemy od nagród wyróżnionych. Ja postanowiłam wyróżnić pana Grzegorza Dudkę. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem prac i zaangażowania. I nie tylko prac plastycznych, ale także występów artystycznych podopiecznych ośrodka. Pan Sebastian Stalc. Pierwsze miejsce tego rocznego konkursu otrzymuje uczestnik SDS-u w Gorlicach i jest to pan Grzegorz Kędziora. Broda najwyżej oceniona przez pana wojewodę, tak zwane Grand Prix konkursu, otrzymuje również uczestniczka, już zdradziłam, że jest to pani, ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach. I jest to pani Ewa Mituś. W takich chwilach jak te mam też te okazje, by uczyć się czegoś od was. Dziś odebrałem lekcję pokory i piękną lekcję tego, że talent, co widać tu wszędzie dookoła i widać w was, nie choruje.
To piękna lekcja, za którą bardzo pięknie dziękuję. Jak się pan nazywa? Grzegorz Kędzior. A skąd pan pochodzi? Z Biecza. Z czym pan inspirował? Kolorami. Kolorami i w duszy gra, że skrzypkami. Ewa Mituś. Skąd pani pochodzi? Z Gorlic. Skąd pomysł na obraz? Na internecie poszukałam tego obrazu, spodobał mi się i tak wzięliśmy to płótno i mi się spodobało to. Tegoroczny konkurs jest przede wszystkim bardzo kolorowy i ogromnie mnie cieszy to, w jaki sposób możemy Państwu przedstawić nie tylko dzieła sztuki namalowane, ale dzieło sztuki, którym jest człowiek sam w sobie. I każdy jest piękny, wystarczy o niego wyjątkowo zadbać. Miałem najpierw grafika, ale potem dopiero się dowiedzieli, że nie może być ołówek. To właśnie musiałem namalować akrylem. Te panie obrazy są intensywnie malowane? Znaczy się tak, na początku zaczęłam takie kwiatki zrobić sobie na próbę, później inne zaczęłam robić i później na ten pomysł padłam, żeby tak zrobić. Tego konkursu więcej dużo obrazów czy mniej? Tegoroczna edycja konkursu przyniosła właściwie podobną, porównywalną ilość obrazów do roku ubiegłego. One nie były może tematycznie zbyt trudne, lecz technicznie, jak zwykle, ta poprzeczka była wysoko postawiona. Jest 77 artystów, którzy nam wykonali blisko 80 prac. Sebastian Stalec. Skąd pan pochodzi? Z Kent. Czy długo pan szukał tego obrazu? Nie. To już czwarty czy trzeci raz już maluję. Może pani zdradzić przyszłego konkursu temat? Owszem, mogę, ponieważ nie jest to już tajemnicą, ponieważ ten temat został ogłoszony pod koniec dzisiejszego wernisażu. Będzie on związany z osobą Karola Wojtyły, którego setna rocznica urodzin przypada w przyszłym roku. I będzie nieco niekonwencjonalny. Nie będziemy opowiadać o papieżu Janie Pawle II, ale jesteśmy ciekawi waszego spojrzenia na miasta, w których spędził swoją młodość i dzieciństwo, czyli Wadowice i Kraków, oczyma Karola Wojtyły. Spodziewał się pan nagrody? Znaczy, coś mi w duszy grało, że musi być jakaś nagroda, ale nie wiedziałem, że akurat że aż pierwsza. Czy pani lubi chodzić po górach? Znaczy się... Lubię i na wycieczki, jak mam okazję, to jeżdżę. Lubię. Nawet powiem pani, że byłem harcerzem. Harcerzem byłem i właśnie następny temat, co jest ten o papieżu, to właśnie będzie mój temat. Za pierwszym razem mieliśmy brać udział w tym konkursie, to nie chciał się zgłosić nikt. W zasadzie to namówiliśmy 3 osoby, żeby spróbowały chociaż. No i udało nam się jedno wyróżnienie dostać, to tak zupełnie przypadkiem. I później z roku na rok, w następnym roku już było więcej tych prac, a w tym roku aż 8. Inspiracje przynosi po prostu życie, podpowiada życie pani Kasiu, więc to nie jest nic takiego trudnego. Wystarczy posłuchać, rozejrzeć się i zobaczyć, że jest mnóstwo tematów, o których można by opowiedzieć pędzlem. Naszym podopiecznym coraz lepiej wychodzą te prace. Jest to dla nich jakby motywacja do tego, żeby tworzyć.